Nadszedł ten upragniony dzień. Dzień zmian w balansie rozgrywki, nowego karnetu bojowego, a co za tym idzie, nowych skinów i nie tylko. Oprócz tego otrzymamy masę zmian na mapie, o ile nie nową, a przede wszystkim to, co jest ważne chociażby dla mojego serduszka, czyli nowe wątki fabularne. Hej, wszystkim z tej strony, Jaju, i witam Was o 6.30 jeszcze w sezonie 8. O godzinie 10 rozpocznie się najpewniej 2 godzina przerwa techniczna, no i wtedy na mapę i do samej gry zawita masa nowości, których możemy spodziewać się tylko po części. Dzisiaj przedstawię wam część z nich, jednakże te najważniejsze pozostawię wam, czy to do samodzielnego odkrycia, czy do wspólnego zwiedzania ze mną na live, aby oczywiście nie psuć wam zabawy. Polecam wam wpisać kod jajłyty w sklepie, ponieważ z dnia na dzień jest was coraz mniej, a niestety mój nakład pracy w YouTube i Fortnite jest coraz to większy, a więc wasza pomoc jest tutaj bardzo konieczna. Oczywiście dla wspierających mamy przeznaczone specjalne Specjalne nagrody jak na przykład karnet bojowy z poprzedniego odcinka i tutaj macie zwycięzcę konkursu. No i skoro pisaliście tak ładne teorie, to dzisiaj rozdam wam kolejny karnecik Wszystko co musicie zrobić, to oczywiście posiadać kod Jajły w sklepie, ponieważ nie mam was tyle, abym organizował codziennie konkursy, ale bardzo chciałbym to robić, aby was radować co odcinek. a więc jeżeli chcielibyście, abyśmy wspólnymi siłami doszli do tego momentu, to już doskonale wiecie, co robić. Tutaj macie macie sześciu ostatnich wspierających. A jeżeli to wy chcielibyście pojawić się na odcinku, to wbijajcie na Discorda lub po prostu oznaczcie mnie na Instagramie pod zdjęciem zakupu czegokolwiek za pomocą kodu JAJU i ty, A teraz po tym przydługim, aczkolwiek koniecznym wstępie, zaczynajmy! Ech, no niestety, ale dzisiaj jest nam dane pożegnać sezon 8, który musicie przyznać, ale pod względem gameplayowym i fabularnym był istną bombą. Jedyne co nie wyszło to finalny event, którego przez błędy gry, przynajmniej według moich ankiet, nie zobaczyło około 25% osób. Miejmy nadzieję, że do podobnego błędu nie dojdzie w sezonie 9, jednakże nie ma tego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ tylko przypominam, że osoby, które nie zobaczyły eventu przez bugi gry, otrzymają darmową lotnię, ale mniejsza o to. We w wczorajszym materiale wspomniałem o możliwości licznych zmian na mapie, czy w puli itemów i do takiego czegoś zalicza się chociażby baza wojskowa, która to będzie najprawdopodobniej nowym obiektem na mapie, czymś na wzór bazy w Inderteku, a lotniska w mroźnych częściach wyspy. Swoje spekulacje opieram na potknięciu Epic Games, które przez przypadek zapowiedziało ów obiekt w trybie kreatywnym. Oprócz tego mamy skina Pani Pilot, która potwierdza tą tezę, a teraz a propos skinów. Wczoraj, 8 maja, otrzymaliśmy Ostatni to zwiastun sezonu 9. Widnieje na nim swoisty odpowiednik. Skina technik, a do tego wszystkiego otrzymaliśmy kolejny dopisek do zwiastunów, który brzmi, iż przyszłość jest wykrzywiona. Powiało tutaj na pewno troszkę nutką grozy, ponieważ optymistycznie ten tekst nie brzmi, w przeciwieństwie do poprzedniego, który mówił, że przyszłość jest świetlana. Oba te teksty natomiast są opozycją do pierwszego zwiastunu, w którym to podmiot oznajmia, że przyszłość jest niewiadoma. Widzimy tutaj trzy różne stanowiska, Stanowiska. Co mogą one oznaczać? Przyjdzie nam się o tym dowiedzieć, ale widzimy tutaj znaczny podział fabule na trzy nowe grona postaci. Realistów, optymistów i pesymistów, których to teraz kolejno widzicie. Ja sam skupiłbym się na barwach tych postaci. Czyżby niebieska odpowiadała za zagadkę, jaką niewątpliwie jest błękitny wymiar motywi, Pomarańczowa za optymizm powiązany ze światem, a fioletowy za kostkę, która według przecieków ma jeszcze raz powstać w jakimś stopniu? Póki co wszystko jest niewiadome że ostatni zwiastun jest najbardziej znaczący dla nas, przynajmniej na chwilę obecną. Wykrzywiona przyszłość to nic dobrego, no chyba że ten tekst nawiązuje do tego, że wykrzywione wieże zostaną odbudowane. To, co może nas zaniepokoić, to fakt, że na tym komputerku nowego bohatera fabuły widnieje radar mapy. Mapy, która to nie pokrywa się od południa z tą znaną nam od zawsze. Widzicie ów porównanie właśnie teraz w skali 1 do 1 i miejmy nadzieję, że nie jest to żaden błąd twórców, ponieważ zapowiadałoby to nową fabułę. Czyżby lodowy odniósł porażkę, a lodowiec się rozpuścił? Oby nie. Warto dodać, że te wszystkie zwiastuny tworzą napis Neo, co z języka angielskiego na polski jest skrótem od obiektów bliskich Ziemi, czyli wszelakich planetoid, meteorytów i tym podobnych. Może jest to powiązane z jakąś elektrycznością ze względu na dzieci neostrady, może z jakąś katastrofą powiązaną z meteorytem, naprawdę nie mam pojęcia. A teraz, w ten czas, kiedy jeszcze nie doszło do zmian, po raz ostatni wspólnie przyjrzymy się mapie z sezonu i zostawmy jej wirtualną świeczkę. No i mamy koniec sezonu 8, moja ostatnia gra. Jesteśmy sobie tutaj na oczywiście kreatywnym. Niestety nie pożegnałem kierowcy Basa. To jest moja ostatnia gra w sezonie 8. Miejmy nadzieję, że nic mu się stanie, ponieważ chciałbym jeszcze raz z nim się pożegnać w sezonie 9. Mam nadzieję, że tutaj władca zwiszczy gość czy coś tam nie strąci go z niebios w ramach jakiejś zemsty, odwetu. To co mi daje w ogóle mi na mapie, to to, że cały czas mamy tutaj te chmury wulkaniczne i że woda wokół Wyspy jest cały czas albo czerwona, albo ciemna. Póki co mamy wschód albo zachód słońca, nie jestem do końca pewien, a więc ta woda no jest złota póki co, no ale jeżeli jest tutaj świt jest południe, no to niestety ale wszystko do oka jest ciemne, no i mapa jest niezwykle. Czarna, poleciałem sobie na Srogi Szczyt, ponieważ jest to miejsce sentymentalne, jest to niewątpliwie ważna miejscówka dla fabuły, no i widzimy co tutaj co się stało, widzimy tutaj te ogromne pęknięcie, no i niestety jutro po aktualizacji, kiedy ponownie wejdziemy na mapie, myślę, że tego Srogiego Szczytu może już nie być, ewentualnie będzie on leżał w gruzach, no bo myślę, że to jest bardziej... Taka zmiana bardzo ważna dla mapy. Myślę, że twórcy się na to zdecydują w efekcie końcowym, co mnie oczywiście smuci. No, bo nie ukrywam, jestem stronnikiem Lodowego Króla, a nie tych, tej dwójki Baranów, co tam sobie biegają w ogniu. No, bo nie patrzmy, on jest sprawiedliwością tej wyspy. On tak naprawdę strzegł zła, żeby one nigdy nas, ono nigdy nas nie dosięgnęło. No, i niestety, Lodowy Król zawiódł, ponieważ nie miał żadnego. Wsparcia i także stracił Infinity Blade, a także swoją moc nad kostką. No i niestety tamka, tamta dwójka robi, co chce. No i kolejna rzecz, która nie daje mi spokoju, to to, że ten słup dymu ciągle się unosi. Tutaj ciągle coś jest w powietrzu, coś czycha. Cały czas mamy tą groźbę, że ten wulkan wybuchnie po raz drugi i zniszczy jeszcze kolejne miejscówki, które kochamy. No ja stratę sklepowej Sadyby naprawdę opakuję tak samo jak stratę wykrzywioną, a nie. Tego jednak nie. To dobrze, że sobie zniknęło. W ogóle to coś śmieszne? To patrzcie. Ja sobie podchodzę? Chyba nie. Akurat się skrzynki chyba nie zrespiły. Ale jeżeli graliście na wykrzywionych wieżach? To na pewno zauważyliście, że pod tym całym gruzem skrzynki są pochowane, i to mnie nieraz już zmyliło, także śmiechawka. Jednakże ciekawe, czy tutaj te wykrzywione wieże będą tak etapami rozbudowywane, czy one etapami zostaną tak stworzone jeszcze raz. O, tutaj na przykład widzicie, słyszycie? No, tutaj na przykład tak jest schowana pod gruzem. Bardzo mnie to ciekawi, czy te wykrzywione wieże tak naraz zostaną zniszczone. I na od nowa zbudowane, czy może to jednak no, tak będzie po kolei, wszystko, wszystko szło tak powolutku, powolutęku, że tak to nazwę. Czyli tutaj na początku, przez pierwszy tydzień na przykład, zauważymy, jak tutaj wszystko jest wyrównane, później piętrzące się, jakby y, rusztowania, no i w efekcie końcowym zobaczymy całość odbudowaną. Wskazywałby to na to oczywiście ten ostatni zwiastun z sezonu. 8 sezon zwiastą sezonu 9, ale sezonu 8. I myślę, że to byłoby coś prawdopodobne. Czy tutaj jeszcze coś mamy? Czy mamy się jeszcze z czymś tak naprawdę pożegnać? Niby ze sklepową sadybą, ponieważ nie wiemy, co się z nią teraz stanie. Jednakże chyba gorzej być nie może, tak samo jak z wykrzywionymi wieżami? Na srogim byliśmy. No i byciem na srogim również pożegnaliśmy całe południe mapy, które najprawdopodobniej odpadnie, przynajmniej na to wskazują. Przecieki, myślę, że ten cały obszar lodu jest na to narażony, na, o, narażony na odpadnięcie, na ponowny odpływ. Tutaj jak dobrze widzimy, mamy już skały, to tutaj nie, no ale tutaj cały czas jest tutaj wszędzie lód, ta mapa zresztą się powiększyła w sezonie siódmym, nie w 8, a siódmym, tak chciałbym powiedzieć. Chyba o ten szpikulec, o te dwie wysepki na pewno, o ten szpikulec, o ten szpikulec się powiększyła, więc myślę, że jakby to wszystko się odmroziło, odpadło. No na pewno na, dla Lodowego Króla to nie byłoby niczym kolorowym, no ale dla tej dwójki nie ukrywajmy, że byłoby. Tym bardziej, że świeżość na mapie to jest coś, o co Epic Games zabiega. No niestety, ale tutaj widać, przynajmniej na chwilę obecną, że Lodowy Król w walce z Ognistym i Władcą Zgisz, no niestety, przegrał. Przegrał przynajmniej na chwilę obecną, być może odradzająca się kostka mu w tym pomoże, w pomoże... W ponownym osiągnięciu hegemonii na mapie, i oby, oby. Ponieważ nie ukrywajmy, za, za lodowego króla było o wiele lepiej. Także mam nadzieję, że to się stanie. Wypiszcie na co czekacie w sezonie 9. Dajcie swoje jakieś propozycje na fabułę, na nowe przedmioty, nowe miejscówki, a najlepszą nagrodę oczywiście karnetem bojowym. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jak i ta cała garść nowości, którą Wam dostarczyłem. Pamiętajcie o kodzie jajły ty w sklepie, sobie i łapce w górę. A ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!